Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczył pod Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebił, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. 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 Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki. I miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. I miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. I miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całe.
całego świata, dla Jego bolesnej męki. 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 Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki, niemiłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, niemiłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Nasze plany i nadzieje coś niweczy raz po raz. Tylko Boże miłosierdzie nie zawodzi nigdy nas. Jezu, ufam Tobie.
Strzeż mnie, dobry Jezu, jak własności swe i w opiece czułej duszę moją mieć. Ufność, miłosierdzie Boże, zapewnienie daje nam, że w godzinę naszej śmierci przyjdzie po nas Jezus sam. Jezu, ufam Tobie od dziecięcych lat. Jezu, ufam Tobie, choćby wątpił świat. Strzeż mnie, dobry Jezu, jak własności swe. Czuwaj duszę moją mieć. Uwielbienie miłosierdzia Bożego według tekstu świętej siostry Faustyny. Po każdym wezwaniu powtarzamy, mówimy, wyrażamy, ufam Tobie. Miłosierdzie Boże, wytryskujące z łona Ojca. Miłosierdzie Boże, największy przymiocie Boga, ufam Tobie. Miłosierdzie Boże, tajemnico niepojęta. Miłosierdzie Boże, źródło tryskające z tajemnicy Trójcy Przenajświętszej. Miłosierdzie Boże, niezgłębione przez żaden umysł ludzki ani anielski. Miłosierdzie Boże, z którego tryska wszelkie życie i szczęście. Miłosierdzie Boże, ponad niebiosa. Miłosierdzie Boże, źródło cudów i dziwów. Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały. Miłosierdzie Boże, wstępujące na świat w osobie Słowa Wcielonego. Miłosierdzie Boże, które wypłynęło z otwartej rany serca Jezusowego. Miłosierdzie Boże, zawarte w sercu Jezusa dla nas, a szczególnie dla grzeszników. Miłosierdzie Boże, niezgłębione w ustanowieniu hostii świętej. Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła Świętego. Miłosierdzie Boże, w sakramencie Chrztu Świętego. Miłosierdzie Boże, w usprawiedliwieniu nas przez Jezusa Chrystusa. Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam przez całe życie. Miłosierdzie Boże, ogarniające nas szczególnie w godzinie śmierci. Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym. Miłosierdzie Boże, chroniące nas od ognia piekielnego. Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników zatwardziałych. Miłosierdzie Boże, zdziwienie dla aniołów. Miłosierdzie Boże, niepojęte dla świętych. Miłosierdzie Boże, niezgłębione we wszystkich tajemnicach Bożych. Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z wszelkiej nędzy. Miłosierdzie Boże, źródło naszego szczęścia i wesela. Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas z nicości do bytu. Miłosierdzie Boże, ogarniające wszystkie dzieła rąk Jego. Miłosierdzie Boże, koronujące wszystko, co jest i co istnieć będzie. Miłosierdzie Boże, w którym wszyscy jesteśmy zanurzeni. Miłosierdzie Boże, słodkie ukojenie dla serc udręczonych. Miłosierdzie Boże, jedyna nadzieja dusz zrozpaczonych. Miłosierdzie Boże, serc odpocznienie i pokoju pośród trwogi. Miłosierdzie Boże, rozkoszy i zachwycie dusz świętych. Miłosierdzie Boże, budzące ufność wbrew nadziei. O Boże wiekuisty, w którym miłosierdzie jest niezgłębione, a litości skarb nie przybrane. Wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas miłosierdzie swoje, abyśmy w chwilach ciężkich nie rozpaczali, ani upadali na duchu, ale z wielką ufnością poddawali się Twojej świętej woli, która jest miłością i samym miłosierdziem, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Misericordias Domini, in eternum cantabo. Misericordias Domini.
Na wejście. Nie zna śmierci, a żywota. Nie zna śmierci, a żywota. Chociaż przeszedł przez jej drogę, to zerwała go pęta. Święta, Alleluja. Twoja dawie dług spłacony, okup ludzki dokończony. Wnijdziesz w niebo z szczęśliwymi dziećmi Twymi, Alleluja. Różno straże grób strzeże cię, już go tutaj nie znajdziecie. Wstał, przeniknął skalne mury, Bóg natury, Alleluja. Teraz on na ludzkie plemię i na miłą patrzy ziemię, która drogo dziś przybrana kosztem Pana, Alleluja. Przez Twe święte zmartwychwstanie z grzechów powstać daj nam, Panie. Potem z Tobą królowanie, Alleluja, Alleluja. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Pan z Wami. Słowa tej pieśni są takie bardzo podnoszące na duchu, bo oto mamy się cieszyć z tego, że Chrystus zmartwychwstał. Mamy żyć tą prawdą, że Chrystus zmartwychwstał i mam nadzieję, że nie zapomnieliśmy tych słów. Chrystus zmartwychwstał, Alleluja, prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja. I te słowa przynajmniej przez najbliższy tydzień, przez najbliższe kilka dni, żebyśmy chcieli te słowa powtarzać i umacniać się tymi słowami. A tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy każdej niedzieli te słowa wypowiadali, bo przecież każda niedziela jest przypomnieniem o Chrystusowym zmartwychwstaniu. A może lepiej, żeby zamiast była tylko przypomnieniem, żeby była w naszym życiu odzwierciedleniem Chrystusowego zmartwychwstania. Msza święta sprawowana jest za świętej pamięci Zbigniewa Lupę. Prośmy dla niego o łaskę miłosierdzia Bożego. A każdy z nas przynosi na ten ołtarz w sposób duchowy. Za każdym razem to czynimy w sposób duchowy. Te wszystkie swoje troski, te wszystkie swoje sprawy, które chce Panu Bogu polecić. I dzisiaj w szczególny sposób chcielibyśmy pomyśleć o tych wszystkich sprawach, które są związane ze spotkaniem Jezusa. I zarówno w naszych sercach, i zarówno w naszym życiu, jak i w życiu tych wszystkich, którzy są nam bliscy. Może ktoś z rodziców czy z dziadków ubolewa nad utratą przez kogoś wiary. Może ktoś zastanawia się nad tym, co zrobić, aby przywrócić komuś doświadczenie Boga. Prośmy dzisiaj na początku tej Eucharystii, abyśmy sami troszczyli się o dobrą relację z Bogiem, rozwijali tę relację.
ale tak, żeby dane nam było doświadczyć tego, że inni także spotykają Jezusa. Za brak troski o te nasze relacje z Bogiem, za wszelkie grzechy, które nas oddzielają od Boga, przeprośmy teraz. Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjmij błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty przez chrzest nieustannie pomnażasz liczbę dzieci swojego Kościoła. Spraw, aby Twoi wierni przestrzegali w życiu zobowiązań płynących z sakramentu, który z wiarą przyjęli. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Usiądźmy, aby wsłuchać się w Słowo Boże. Otwórzmy nasze uszy na to, co Bóg do nas mówi. Czytanie z Dziejów Apostolskich. W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z 11 i przemówił donośnym głosem. Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jeruzalem, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów. Jezusa Nazarejczyka, męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie. Tego męża, który z woli, postanowienia i przewidzenia Boga został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście.
lecz Bóg wskrzesił go, zerwawszy więzy śmierci. Gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad nim. Bo Dawid mówił o nim: miałem Pana zawsze przed oczami. Gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się moje serce i rozradował się mój język, także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w otchłani, ani nie dasz świętemu Twemu ulec rozkładowi. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim. Bracia, wolno powiedzieć do Was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy. Więc jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego potomek zasiądzie na jego tronie, widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie pozostanie w otchłani, ani ciało jego nie ulegnie rozkładowi. Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg. A my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Oto Słowo Boże. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie. Mówię do Pana, Ty jesteś Panem moim. Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo serce napomina mnie nawet nocą. Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy. On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie. Bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię radości przy Tobie i wieczne szczęście po Twojej prawicy. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Alleluja, 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 alleluja. Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się nim i weselmy. Alleluja.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i pobiegły oznajmić to jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: witajcie. One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie moim braciom, niech udadzą się do Galilei, tam mnie zobaczą. Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: rozpowiadajcie tak. Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli go, gdy spaliśmy. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, najpierw chciałbym rozpocząć od tego, że niestety ta woda, którą chciałbym was pokropić dzisiaj, do was może duchowo dotrze, ale fizycznie będzie to bardzo trudne, bo w ten piękny dzień, poranek, przedpołudnie, już południe pewnie, tego dnia drugiego Wielkiej Nocy, to jedną z rzeczy, którą okazujemy w duchu sympatii, to kropimy kogoś wodą albo ulepszoną wodą. Czasem ktoś dodaje trochę perfum, żeby ładnie pachniało. Więc moi drodzy, jest to obraz, ilustracja życzliwości. Jeśli chcemy sobie okazać życzliwość, oczywiście bądźmy w tym wszystkim delikatni, ale postarajmy się, żeby ktoś poczuł, że rzeczywiście kogoś szanujemy, kogoś lubimy, że ktoś jest kimś dla nas ważnym. To pierwsza myśl, którą chciałbym dzisiaj wam przekazać. Druga myśl to jest związana z Galileą. Pan Jezus mówi, że spotka się z nimi w Galilei. Zarówno przed swoją śmiercią, jak i teraz, jak to czytaliśmy przed chwilą. Pan Jezus mówi: tam mnie zobaczą. I ciekawe jest, że Galilea w tamtym czasie była miejscem, gdzie było bardzo wielu pogan. Że większość mieszkańców tamtego terenu to byli poganie. I Pan Jezus mówi, że tam się zobaczą. I niektórzy to interpretują w ten sposób, że Pan Jezus zaprasza ich do tego, by spotkali się w tym miejscu, gdzie będą potem głosić Ewangelię. Aby inni uwierzyli, aby inni doświadczyli Boga, aby inni spotkali Boga, aby inni doświadczyli, że rzeczywiście Pan Bóg jest i osobą, i jest kimś bardzo ważnym dla nas. I wreszcie, moi drodzy, główny punkt naszego dzisiejszego rozważania to spotkanie Pana Boga. Co robimy, aby spotkać Pana Boga? Co robimy, aby doświadczyć realnej obecności Boga? I każdy z nas niech zada sobie to pytanie. Można sobie od razu odpowiedzieć na to pytanie. Gdyby ktoś mi zadał pytanie, co ja robię, żeby spotkać Pana Boga? I teraz możemy sobie wymyślić różnego rodzaju rzeczy, które robimy. Będzie to modlitwa, będzie to przyjście do kościoła, będzie to czytanie Słowa Bożego, będzie to realizacja tych wskazań, które Pan Bóg nam daje. I wiele, wiele innych rzeczy możemy robić, żeby spotkać Boga. Niewiasty dzisiejszej Ewangelii poszły do grobu.
by spotkać Boga, by spotkać Jezusa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka. I go tam nie spotkały. Przypomina mi się taka historia, kiedy parafianie przyszli na mszę świętą do jednego kościoła, było to tutaj w Anglii. Przyszli do kościoła, ale niestety okazało się, że o wskazanej godzinie nie ma księdza, żeby odprawiał mszę świętą. Co takiego się stało? Ten ksiądz był tam wcześniej ze dwa razy, wieziony przez kogoś, ale jakoś ta pamięć mu nie dopisywała, żeby tam dojechał i ustawił sobie GPS-a. I okazało się, że ten GPS go wyprowadził nad jakąś wodę, zamiast go przyprowadzić do kościoła. Czy tam był zły wpisany kod pocztowy? Nie wiem. Ale moi drodzy, ci, którzy wtedy byli na tej mszy świętej, w końcu doczekali się, ci, którzy przyszli na tę mszę świętą, w końcu doczekali się mszy świętej. Msza święta była odprawiona z godzinnym opóźnieniem, czy ileś tam czasu minęło. I niektórzy potem wspominali, że uświadomili sobie, że zrobią coś, żeby spotkać Pana Boga, żeby być na mszy świętej. A tutaj nie ma mszy świętej. I wtedy taka refleksja im przyszła, ile razy Pan Bóg czekał na nich, a ich tam nie było. Że dyspensowali się uczestnictwa we mszy świętej. Że coś się stało, że nie przyszli do kościoła na mszę świętą. Bardzo ciekawa myśl. I moi drodzy, może się okazać, że te różnego rodzaju zdobycze techniki nie doprowadzą nas do Pana Boga. Nawet gdybyśmy tego chcieli. Czasem ktoś pyta się, gdzie jest msza święta, gdzie jest kościół polski, żeby mogli uczestniczyć we mszy świętej. I niektórzy im podpowiadali, gdzie iść, ale okazało się, że tam mszy świętej nie było. Wyprowadzali. Czasem ludzie nas wyprowadzają na manowce. Wskazują nam niewłaściwy kierunek do spotkania Pana Boga, nawet jeśli w naszym sercu jest to pragnienie, by spotkać Pana Boga. I moi drodzy, to pragnienie spotkania Boga w dzisiejszej Ewangelii doczekało się realizacji. Kobiety spotkały Jezusa, który powiedział do nich: witajcie. Jeżeli w nas jest to pragnienie, by spotkać Pana Boga, to może Go nie znajdziemy tam, gdzie się nam wydaje, że Go spotkamy. Ale On nas spotka. On będzie wtedy nas poszukiwał. On nas zaprasza, ale On robi wszystko, by pozwolić nam doświadczyć swojej obecności. Czasem przychodzimy do kościoła. Kościół czasem jest pusty. Czy widzimy tu Boga? On tu jest. I wiemy o tym, że jest. I wierzymy w to, że jest. I uznajemy to, że jest. I jednym z takich wyrazów naszego uznania, że Bóg tutaj jest, są te słowa, które wypowiadamy: niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, teraz, zawsze, na wieki wieków. Amen. I te słowa wypowiadamy 3 razy, kierując naszą uwagę na tabernakulum, bo tutaj jest obecny prawdziwie Bóg. I nawet dzisiaj, jak rozpoczęliśmy tę transmisję, to może komuś przyszła na myśl taka rzecz, żeby wypowiedzieć te słowa, żeby łączyć się duchowo z tym Jezusem, który tutaj jest obecny, i powiedzieć te słowa: niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Niektórym osobom przeszkadza, kiedy w kościele jest za dużo ludzi. I nagle skupiają się na osobach, a Pan Bóg dla nich jest niewidoczny. Niektórym to przeszkadza, kiedy jest za dużo ludzi. Ale moi drodzy, kiedy jest dużo ludzi w kościele, to wtedy powinniśmy się cieszyć, ale przede wszystkim zwrócić naszą uwagę na Boga, bo On jest tutaj obecny. I On chce do nas przyjść. I to, co my możemy zrobić, to skoncentrować swoją uwagę na tym, że On jest tutaj obecny.
moi drodzy, tęsknijmy za tym byciem w Kościele. Abyśmy tutaj utożsamiali się z Kościołem. Abyśmy tutaj poszukiwali Boga. Czy Pan Bóg jest w naszym domu? Bo wiemy już, że jest w Kościele. Wiemy, że On może nas spotkać w różnych miejscach. Ale czy Pan Bóg jest w naszym domu? Czy jest coś takiego, co pozwala nam spotkać Boga w naszym domu? Jak jest ukształtowany ten nasz dom, wnętrze naszego domu? Czy jest coś, co nam przypomina o Panu Bogu? Czy jest takie miejsce, które zbliża nas do Pana Boga? Kiedy my naszą myślą, kiedy popatrzymy na tą rzecz, to od razu biegniemy do Pana Boga. Oczywiście czynimy to w sposób duchowy. Bo tutaj w Kościele jest sposób eucharystyczny, w sposób rzeczywisty, w sposób realny jest obecny. Ale w naszym domu On chce być obecny. Tylko czy On tam jest obecny w sposób duchowy? Czy my pragniemy tej obecności Boga? Czy jest coś, co nam przypomina o tym, że On tam jest? Bo to, że ktoś jest, to jeszcze nie znaczy, że my to zauważamy. Że my kogoś zauważamy. Możemy być jak ślepcy, którzy nie widzą tego, co jest oczywiste. Jak to pięknie Anglicy mówią, elephant in the room. O wszystkim się mówi, tylko nie o tym słoniu, który jest w środku. Jest to oczywiste, ale na wszystko się zwraca uwagę, tylko nie na to, co jest najbardziej oczywiste. Mówi się o różnych pobocznych tematach, o różnych pobocznych rzeczach. Ile rzeczy nam zajmuje naszą uwagę, a nie zbliżamy się do tego, który jest źródłem, który jest światłem, który jest mocą. Wczoraj akurat tak się wydarzyło, że udało mi się obejrzeć fragment filmu o ludziach młodych i o pewnej nauczycielce. I ona postanowiła, że odejdzie z tej szkoły. Tytuł bodajże tego filmu Młodzi Gniewni z 95 roku zeszłego wieku. I ona postanowiła, że od nich odchodzi. I wtedy oni postarali się, że zrobią wszystko, żeby ona jednak nie odeszła. I kiedy kończy się już ten film, dwie osoby są tak ujęte od tyłu. Jeden nauczyciel, który tam uczył od wieków, i kiedy nauczycielka go pyta, dlaczego on w tej szkole zostaje, pomimo tego, że ta szkoła jest taka beznadziejna, on im tam coś odpowiedział. Ale kiedy ona postanowiła, że jednak zostanie, to on ją zapytał, a jak oni się przekonali? Nie wiem, czy on tam użył słowa przekupili, ale jak oni się przekonali? I jest bardzo ciekawa odpowiedź. Dali mi batonika i powiedzieli, że jestem dla nich światłem. Dali mi batonika i powiedzieli, że jestem światłem. Ksiądz Artur to skomentował, ale to był 95 rok. Dzisiaj pewnie mogłoby to nie wystarczyć. Ale okazuje się, że moi drodzy, powiedzenie komuś, że jest światłem, jest bardzo, może być czymś bardzo mocnym, czymś bardzo przekonującym. A Chrystus chce być dla nas tym światłem, które ma nas rozpromieniać, które ma nas prowadzić, które ma wzbudzać w nas to poczucie, że On chce wnieść w nasze życie coś wyjątkowego. I chciałbym, moi drodzy, na zakończenie zapytać was, czy jest miejsce dla Pana Boga w waszych umysłach i w waszych sercach? Czy jest miejsce na spotkanie z Bogiem w naszych umysłach i w naszych sercach? On chce się z nami spotkać. Ale czy tam jest dla Niego miejsce? A między innymi będzie miejsce wtedy, kiedy będziemy regularnie modlić się, kiedy regularnie będziemy o Nim myśleć. Regularnie to znaczy kilka razy dziennie. Kiedy będziemy
regularnie pragnąć tego, czego On pragnie, kiedy będziemy starali się wypełniać to, co jest misją Boga, obdarowywanie dobrą nowiną. Czy jest w nas to miejsce, aby spotkać Pana Boga? Także poprzez to, że potrafimy zrobić coś niezwyczajnego, co zaskoczy innych. Dlatego, że w nas jest to pragnienie, aby obdarować kogoś czymś niestandardowym, czymś, co jest wyrazem miłości. Powstańmy, aby zanieść do Pana Boga nasze pokorne modlitwy. Jezus, uzdalnia nas do ogłoszenia dobrej nowiny pogrążonym w smutku. Skierujmy do Niego nasze prośby o potrzebne dary. Powierzamy Ci, Jezu, papieża, biskupów, prezbiterów i diakonów. Niech ich posługa słowa i sakramentów świętych będzie dla Kościoła ciągłym ożywianiem Twojej łaski. Ciebie prosimy. Powierzamy Ci, Jezu, świadków Twojej Ewangelii, rozsianych po całym świecie. Niech ich słowa i czyny przyciągną ludzi pragnących być Twoimi uczniami. Ciebie prosimy. Powierzamy Ci, Jezu, katolickie uczelnie i wydziały teologiczne. Niech kształtują serca i umysły studiującej młodzieży w duchu Ewangelii i miłości do Ojczyzny i Kościoła. Ciebie prosimy. Powierzamy Ci, Jezu, osoby zamknięte na prawdę o Twoim zwycięstwie i ulegające kłamstwu. Niech szukają prawdy i otworzą się na słowa życia płynące z ust Twoich i ze świadectwa Kościoła. Ciebie prosimy. Powierzamy Ci, Jezu, naszych bliskich zmarłych. W szczególny sposób świętej pamięci Zbigniewa. Niech Twoje miłosierdzie pomoże im wejść do radości nieba. Ciebie prosimy. Za wszystkich dotkniętych przez pandemię, za chorych, za przebywających w izolacji, za przebywających na kwarantannie, za tych, którzy leczą chorych, za tych, którzy wprowadzają różnego rodzaju prawo, aby chronić społeczeństwo, o potrzebne dla nich łaski, a w szczególny sposób o łaskę otwartości na Boga, który przychodzi, aby nas spotkać ze swoją miłością, mocą, mądrością. Ciebie prosimy. W tych wszystkich intencjach, które są ważne dla nas. Módlmy się w intencji tych wszystkich, którzy cierpią z powodu braku wiary, którzy są zapatrzeni w siebie, bo odrzucili Boga. Za tych wszystkich, którzy poszukują Boga. Módlmy się o łaskę otwartości dla nich, aby mogli doświadczyć Boga, który jest żywym, prawdziwym, miłującym. Ciebie prosimy. Powierzamy Ci, Jezu, nas zgromadzonych przy Twoim ołtarzu, zarówno tutaj fizycznie, jak i poprzez Facebooka czy YouTube i nasze rodziny. Niech postawa biblijnych świadków Twojego powstania z martwych będzie dla nas zachętą do dzielenia się prawdą ze światem. Ciebie prosimy. Jezu, nasz Odkupicielu, wdzięczni za Twoje dobrodziejstwa prosimy, daj nam siłę płynącą z Eucharystii, abyśmy mogli Ciebie wielbić w gronie naszych braci i sióstr. Żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, wychodzi z grobu.
Dnia trzeciego z rana naród niewierny tworzy się, przestrasza na cud Jonasza. Alleluja. Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza. Anioł wstępuje, niewiasty pociesza. Patrzcie, tak mówi, grób ten próżny został. Pan z martwych powstał. Alleluja. Ustąpcie od nas smutki i troskwale, gdy Pan Zbawiciel triumfuje w chwale. Ojcu swojemu już uczynił zadość, na mnie się radość. Alleluja. Cieszy swych uczniów, którzy wierni byli. Utwierdza w wierze, aby nie wątpili. Obcuje z nimi, daje nauk wiele o swym Kościele. Alleluja. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas napojem duchowym. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk. Wszechmogący Boże, przyjmij łaskawie dary swojego ludu i spraw, aby odrodzony przez wiarę i chrzest święty osiągnął szczęście bez końca przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym dniu uroczyście głosili Twoją chwałę. Gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Paschwa. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą
i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chór aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże. I słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie. Bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Uwielbiajmy tajemnicę wiary. Panie, Ty nas wybawiłeś przez krzyż i zmartwychwstanie swoje. Ty jesteś Zbawicielem świata. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem i jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami, ze świętym Michałem Archaniołem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u
Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Bernarda, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Pamiętaj, Boże, o tych, których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzysz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego śmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowieś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pana niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz
Zbawiłeś grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Pragnąc przyjąć komunię świętą w sposób duchowy, klęknijmy, pozostańmy w tej postawie klęczącej. Zamyślmy się, zapatrzmy się na Boga i śpiewajmy. Idzie mój Pan, idzie mój Pan, On teraz biegnie, by spotkać mnie. Idzie mój Pan, idzie mój Pan, On teraz biegnie, by spotkać mnie. Mija góry, łąki, lasy, by komunii stał się cud. On chce chlebem nas nakarmić, by nasycić życia głód. Idzie mój Pan, idzie mój Pan, On teraz biegnie bez powodu. Możemy sobie wyobrazić Jezusa, który jak dobry pasterz idzie do nas. Możemy tutaj popatrzeć na tą palkę, tak ładnie udekorowaną, i dziękując Mu za to, że On jest pośród nas obecny, za to, że On się o nas troszczy, zaśpiewamy teraz: Zobaczcie, jak wielką miłość Ojciec ofiarował nam. Zobaczcie, jak wielką miłość Ojciec ofiarował nam. Zobaczcie, jak wielką miłość Ojciec ofiarował nam. Byśmy dziećmi Boga mogli być. Byśmy dziećmi Boga mogli być. Z radością śpiewamy. Zobaczcie, jak wielką miłość Ojciec ofiarował nam. Zobaczcie, jak wielką miłość Ojciec ofiarował nam. Byśmy dziećmi Boga mogli być. Byśmy
dziećmi Boga mogli być. Zobaczcie, jak wielką miłość Ojciec ofiarował nam. Zobaczcie, jak wielką miłość Ojciec ofiarował nam. Byśmy dziećmi Boga mogli być. Byśmy dziećmi Boga mogli być. I rozejrzyjmy się wokół siebie i tak pomyślmy sobie, jak jesteśmy obdarowani, i jeszcze raz zaśpiewajmy, dzieląc się tą wiadomością wzajemnie i obdarowując się tą prawdą, że Bóg nas bardzo kocha i nas obdarowuje. Zobaczcie, jak wielką miłość Ojciec ofiarował nam. Zobaczcie, jak wielką miłość Ojciec ofiarował nam. Byśmy dziećmi Boga mogli być. Byśmy dziećmi Boga. Zobaczcie, jak wielką miłość Ojciec ofiarował nam. Zobaczcie, jak wielką miłość Ojciec ofiarował nam. Byśmy dziećmi Boga mogli być. Byśmy dziećmi Boga mogli być. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Módlmy się. Boże, Ty nas wprowadziłeś na drogę wiodącą do wiecznego zbawienia. Spraw, niech wielkanocne sakramenty pomnożą w naszych duszach łaskę, abyśmy się stali godnymi Twoich darów przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Święty Michał Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości. Bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. Które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Życzę Wam, moi drodzy, owocnego kolejnego dnia świętowania zmartwychwstania. Także starajmy się to tak długo świętować, aż długo ta prawda przesiąknie na naszą codzienność, nasze myślenie, nasze działanie, żebyśmy widzieli, nie ma rzeczy niemożliwych dla Pana Boga. Dla Pana Boga nie ma takich rzeczy, a nasza rola jest w tym, aby Jemu pozwolić w naszej codzienności działać. Więc otwierajmy te rzeczy, które są do otwarcia, tak żeby pozwolić Panu Bogu działać i myślmy nie egoistycznie, a altruistycznie. Pomyślmy o innych, a nie tylko o sobie. I taka myśl jeszcze dzisiaj, która rano się pojawiła, akurat wziąłem taką książeczkę, gdzie tam była ciekawa myśl związana z używaniem alkoholu, żeby go za dużo nie używać, żeby nie topić w nich problemach, bo podobno, że problemy i troski potrafią świetnie pływać. Więc starajmy się o umiarkowanie, ale myśląc o innych, postarajmy się o to, aby ich obdarować i wodą, i może odrobinką perfum, tak żeby to pięknie pachniało w naszych domach. Oczywiście zatroszmy się o to, żeby nasze domy nie pływały w wodzie albo w czym innym. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja. 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 Zakończeniem naszej dzisiejszej celebracji niech będzie ten śpiew w języku łacińskim. Jeżeli mamy możliwość szybciutko odnaleźć tekst, to rozpoczyna się od słów Regina Celi i zaśpiewamy ten tekst w jedności z Kościołem Powszechnym i także modląc się, zawierzając te wszystkie sprawy, które są dla nas ważne, także modląc się o dobre reakcje na panującą sytuację, panującą pandemię. I prośmy o tę łaskę dobrego przeżycia tego czasu. Regina celi letare, alleluja. Quia quem eruisti portare, alleluja. Resurrexit sic ut dixit. Alleluja, ora pro nobis Deum, alleluja. Gaudet letare Virgo Maria, alleluja. Quia surrexit Dominus vere, alleluja. Oremus. Deus qui per resurrectionem fili tui dominosti Iesu Christi mundum letificare dignatus est, prestaque sumus. Ut per eus genitricem virginem Mariam perpetue capiamus gaudia vite, per eundem Christum, Dominum nostrum. Amen.